Sobota dla piłkarzy, sztabu szkoleniowego i kibiców Barcelony była radosna jak i smutna. Blaugrana okazała się lepsza od Getafe i na wyjeździe pokonali rywali 1-2. Co prawda po pierwszej połowie przegrywali 0-1, jednak w drugiej partii meczu w 62 minucie Denis Suarez zdobył gola wyrównawczego, a w 84 prowadzenie dał Paulinho, sprowadzony na Camp Nou w letnim okienku transferowym. Barcelona jak na razie jest jedynym klubem w La Liga, który zdobył komplet punktów. Niestety ostatni mecz okazał się pechowy dla Ousmane Dembele. 20-letni zawodnik zerwał mięsień dwugłowy w lewej nodze i co najmniej do końca tego roku Francuza nie zobaczymy na boisku. Przewidywany powrót to przełom stycznia i lutego. W barwach Barcelony Dembele mogliśmy zobaczyć tylko w 3 spotkaniach. Nie zaprezentował w nich nic specjalnego, jednak pamiętamy jego świetne występy w barwach Borussii Dortmund. Po tak ciężkiej kontuzji nie wiadomo jest, czy powróci on do swojej optymalnej dyspozycji, mimo że ma zaledwie 20 lat. Piłkarz może się zablokować w strachu przed kolejnymi kontuzjami. I mimo że fizycznie będzie w pełni sprawny, w głowie może się pojawić problem, aby przezwyciężyć strach. Dembele nie przepracował w pełni okresu przygotowawczego. Aby stać się piłkarzem Barcelony, odmówił występów w barwach Borussii Dortmund i nie uczestniczył w treningach. Natomiast w Barcelonie od razu trafił do składu meczowego. W spotkaniu z Juventusem zagrał 70 minut. Początkowo sądzono, że kontuzja wykluczy go na miesiąc, maksymalnie 2. Jednak dokładniejsze badania okazały się jeszcze bardziej pesymistyczne. Ousmane Dembele trafił do Barcelony za 105 milionów euro, co jest rekordem transferowym klubu z Camp Nou. Dla Ernesto Valverde kontuzja Francuza jest niemałym problemem, bowiem piłkarz, który miał być następcą Neymara, wypada z gry na co najmniej 4 miesiące. Jak długo Barcelona pozostanie niepokonaną drużyną w lidze? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. Nie zapomnij ocenić tego filmu. Jeśli możesz, udostępnij go swoim znajomym oraz zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię inne materiały. Do usłyszenia!